Cześć! Mamy godzinę 19. Godzina 19 właśnie minęła. Poniedziałek, a to właśnie znaczy, że czas rozpocząć nocny strumyk z programowania. Na starcie proszę Cię, abyś powiedział mi, czy dobrze mnie słychać, czy mnie dobrze widać. Jeżeli tak, to jedziemy z tematem, bo dzisiejszy temat na tapecie to jest Docker. Docker jest temat niebagatelny, dosyć obszerny, dlatego też potrzeba dużo czasu, aby go w pełni wytłumaczyć. My skupimy się tylko na podstawowych jego zagadnieniach, na podstawowych, mam tutaj na myśli, na zagadnieniach związanych ze stroną użytkowania, czyli jak programiści mogą go wykorzystać. OK, widzę, że mnie widać, że mnie słychać, wszystko ładnie działa. No to tym bardziej, możemy rozpocząć naszą przygodę. Przede mną jest agenda. Na początku powiemy sobie, czym w ogóle jest Docker. Następnie zrobimy dockerowe Hello World. A jak większość języków programowania, może Docker nie jest językiem programowania, ale też twórcy Dockera stwierdzili, że czemu nie, zrobimy własne Hello World. I to Hello World jest głównie wykorzystywane dlatego, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście prawidłowo działa instalacja naszego Dockera na naszym komputerze. Następnie opowiemy sobie o instrukcjach, jakie instrukcje możemy wykonywać w ramach Dockera. Głównie Docker jest to narzędziem konsolowym, więc tutaj większość czasu spędzimy właśnie pracując z konsolą. Uruchomienie aplikacji Spring Boot w kontenerze. Żeby nie być tutaj gołosłownym, żeby zrobić jakiś praktyczny przykład, praktyczne ćwiczenie, to wykorzystamy właśnie, stworzymy prostą, naprawdę prostą aplikację Spring Boot, a następnie umieścimy ją w ramach kontenera i z kontenera ją też uruchomimy. Na sam koniec, oczywiście jeżeli nam starczy czasu, zobaczymy jak to nam pójdzie, to będzie mały bonus, to wykorzystamy Heroku i na Heroku zuploadujemy kontener, tak aby aplikacja kontenerowa uruchomiła się na Heroku. OK. Dobrze, jest nas 25. Jeszcze mam małe ogłoszenie, dwa właściwie małe ogłoszenia, zanim zaczniemy pracować z Dockerem. Najbliższe wydarzenie już za tydzień, oczywiście o godzinie 19. I na przyszłych zajęciach opowiemy sobie, jak współpracuje React ze Spring Bootem. Zbudujemy w Spring Boocie małe API, albo wykorzystamy już któreś z poprzednich. A następnie wykorzystamy właśnie Reacta, żeby zbudować część frontendową do tego, aby pobierać dane z API, które wystawia nam Spring Boot i wyświetlać je właśnie z wykorzystaniem Reacta jako nasz front. Drugim ogłoszeniem jest to, że już uruchomiłem na grupie ankietę, na grupie Programuj z Bykiem. Link znajdziesz na dole w opisie. Na tej ankiecie, w ramach tej ankiety, to jak wcześniej zapowiadałem, planuję taką małą wycieczkę po Polsce, w ramach której będę w weekendy odwiedzał miasta w Polsce i w ramach właśnie tych spotkań będę organizował szkolenia. Proszę, dodawajcie propozycje swoich miejscowości w ankiecie, głosujcie, bo wygra to miasto, odwiedzę w pierwszej kolejności to miasto, które będzie miało najwięcej głosów, więc jeżeli jeszcze nie jesteś w grupie, to koniecznie dodaj się do tej grupki, aby mieć możliwość zagłosowania, wybrania miasta. I również jestem otwarty na propozycje, jeżeli chcecie konkretne szkolenia z konkretnej tematyki, no to również jestem otwarty. Mogę takie przygotować szkolenie albo wykorzystać już któreś, które wcześniej robiliśmy i zrealizujemy sobie takie szkolenie. Czy to będzie szkolenie jednodniowe, dwudniowe, to jest do ustalenia w pierwszej kolejności. No to jest, dążymy do tego, aby po prostu było jak najwięcej i żebyśmy wspólnie się pouczyli, zintegrowali i też poznali. OK. Zrób nowe API, zawsze coś nowego. Zawsze coś nowego, OK, zobaczymy tylko, czy uda mi się zmieścić w tej godzinie, bo poznanie Reacta i zbudowanie nowego API, no to jest troszkę czasochłonne, a tutaj mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji godzinę. No chyba, że będziemy realizować streamki sobie częściej niż raz w tygodniu, tylko najpierw musi się nas zebrać troszkę więcej, aby znacznie więcej było odbiorców tego streamka. OK, lecimy. Lecimy z tematem i omówmy sobie w pierwszej kolejności, czym jest Docker. Żeby omówić sobie, czym jest Docker, to cofnę się troszkę do tyłu, a cofać się do tyłu oczywiście duży błąd, ale cofnę się tutaj do czasów, kiedy była to era przemysłu parowego
kiedy statki były napędzane parą wodną, to były złote czasy, jeżeli chodzi o transport morski. Wówczas na stoczniach królowało właśnie takie pojęcie. 19103, dzięki za stramę, dodają podstawy do dzięki Arci za donate, bardzo Ci dziękuję. Wówczas królowały tutaj transport morski i w ramach tego transportu wszystko było przewożone w takich luźnych, niepowiązanych ze sobą elementach. To były jeszcze czasy, zanim powstawały tak zwane kontenery, które były transportowane na statkach. Wówczas, kiedy ktoś miał na przykład przewoził rzeczy spożywcze, to musiał dostarczyć właśnie te rzeczy spożywcze na stocznię, a następnie stoczniowcy pakowali te rzeczy spożywcze na statek. Ktoś dostarczył inny samochód, no to ten samochód musieli przetransportować na statek. No to było dosyć bardzo problematyczne, ponieważ każda paczka miała inne wymiary, wszystko było luźne, więc to mogło wszystko się poniszczyć w czasie transportu i też transport na sam statek był problematyczny, bo każdą paczuszkę trzeba było osobno przenosić. Wówczas powstało coś takiego jak kontener. Kontener jest to przestrzeń opakowana, w ramach której możemy włożyć dowolną rzecz i niezależnie po prostu od tego, jak ona właśnie wygląda, możemy umieścić ją na statku. Wówczas na statku układamy kontener obok kontenera i stoczniowcy już nie mają problemu, aby te wszystkie rzeczy przenosić z portu na okręt, na statek. I z podobnym właśnie problemem spotykamy się w IT. Często dzieje się tak, że tworzymy jakiegoś rodzaju aplikację, jakiegoś typu rozwiązanie, a następnie chcemy tą aplikację przekazać naszemu koledze. I jak się okazuje, u nas na komputerze świetnie to działa, a na komputerze kolegi już niekoniecznie to działa. No i co najczęściej wtedy informatyk mówi? U mnie działa. I właśnie taki problem rozwiązuje właśnie Docker. Docker jest to narzędzie, które pozwala zbudować izolowany element, w ramach którego będziemy umieszczać kolejne elementy i te kolejne elementy możemy swobodnie dystrybuować. Wówczas mamy 100% pewność, że jeżeli my zbudujemy taki kontener u siebie na komputerze i przekażemy go koledze, to wówczas u niego na komputerze również to zadziała. Często właśnie jeżeli chodzi o Java właśnie w wersji 11 jest niekompatybilna wstecz z Java 8 i sam się spotykałem z problemami, że tworząc aplikację, na przykład z wykorzystaniem Hibernate'a, bo Hibernate miał największe właśnie z tym problemy, u mnie wszystko działało, ale kiedy już podrzuciłem rozwiązanie kiedyś na swoim kursie, jednym ze swoich kursantów, który miał Java w wersji 11, u niego to już nie zadziałało. Więc gdybym dostarczył mu kontener właśnie ze wszystkimi wskazaniami, że masz wykorzystywać Java w wersji 8, masz wykorzystywać ten i ten fragment kodu, budować go w taki sposób, to najpewniej u niego właśnie by to rozwiązanie zadziałało. I teraz zbudujemy sobie pierwszą aplikację, właśnie Hello World, w ramach której sprawdzimy, czy to rozwiązanie działa prawidłowo. Już przez sam proces instalacji nie będę Cię przeprowadzał. Jestem nadziei, że to jest do osiągnięcia. Żeby mieć Dockera na swoim komputerze, wystarczy po prostu odpowiednią dystrybucję pobrać, czy to na Windowsa, czy to na Maca, czy to na też Linuxa. Już to nie będę wchodził w szczegóły, bo Docker różnie działa na Linuxie, różnie działa na Linuxie, na Macu i zupełnie też inaczej troszkę działa na Linuxie. W te szczegóły nie będę wchodził, ponieważ mamy tutaj niewiele czasu. Skupimy się tylko i wyłącznie właśnie na podstawowym działaniu. Zanim pokażę podstawowe komendy z Dockerem, jeszcze opowiem parę słów na temat, co w Dockerze właściwie, jakie elementy dominują w Dockerze. W Dockerze mamy trzy podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest Dockerfile i Dockerfile można powiedzieć, że to jest plik, który będzie opisywał
co ma się wykonać w ramach danego kontenera. Z Dockerfile tworzony jest image. Image jest plikiem, który jest niemodyfikowalnym i zawiera on receptę, jak ma zbudować się kontener. Na podstawie image'a budowane są kontenery. Kontenery już są konkretnymi instancjami danego image'a. Można zrobić tutaj takie małe porównanie, że klasa w Javie jest, przepraszam, porównanie, że image jest czymś jak klasa w Javie. Natomiast kontener jest coś w rodzaju instancji tej klasy. I na dzisiejszych zajęciach będziemy właśnie tworzyć sobie Dockerfile, będziemy tworzyć image i na podstawie image'a będziemy tworzyć kontenery. Tutaj mamy przykład właśnie kontenerów, jak one wyglądają. Kontenery odpowiednio mają swój kod. Zaraz to pokażę. Na początku ruszmy z podstawowym pojęciami. Żeby posługiwać się w konsoli, właśnie wykorzystując Dockera, musimy wybrać słówko kluczowe Docker. Jak widać, mam tutaj słówko kluczowe już podświetlone, bo jak zainstalowałem Dockera, to Docker też automatycznie na Windowsie dodaje to do zmiennych środowiskowych. Dlatego tutaj też wykorzystanie Dockera jest już możliwe. Mam tutaj podświetlone, jest to moja zmienna środowiskowa. Teraz, żeby uruchomić Hello World, wystarczy, że wykorzystam komendę run i napiszę Hello World. Enter. Dostaję komunikat, że nie ma lokalnie instancji, jaką jest Hello World. Dlatego też zostaje pobrana ten obraz z właśnie Docker Huba. Następnie zostaje to uruchomione i mam już napisane Hello from Docker. Czym jest tak zwany Docker Hub? Docker Hub jest to miejsce, w którym składowane są obrazy, które możemy wykorzystywać i też możemy do tego Docker Huba dokładać nasze własne obrazy. Czyli jak już jesteśmy w środowisku Java, to możemy to porównać do repozytorium Mavena. Na Mavenie mamy biblioteki, które możemy pobierać, ale możemy też dodawać własne biblioteki. Docker Hub jest analogiczny, działa tak samo, możemy tam stamtąd pobierać różnego rodzaju obrazy, ale też możemy przesyłać własne obrazy. OK. Kiedy teraz wpiszę komendę Docker Images, dostaję informację, że mam na swoim komputerze jeden image. Mam również, ta instrukcja służy nam do wyświetlania wszystkich image'y. Jest jeszcze instrukcja docker.ps, która służy nam do wyświetlania kontenerów. Na chwilę obecną nie mam zmontowanego żadnego kontenera, ale to jest kwestia czasu, bo teraz przystąpię do tworzenia prostej aplikacji w Spring Boot'cie, a następnie następnie stworzę obraz na podstawie tej aplikacji i uruchomię ją w kontenerze. OK. Tworzę nowy projekt, oczywiście w Spring Boot'cie, Spring Initializer. Wybieram Next. Mam już wpisaną Group ID, Docker Artifact ID i będę posługiwał się tylko i wyłącznie jedną dependencją, jaką jest web. Po prostu chcę wypisać prosty endpoint na ekranie. Tutaj nie będę wchodził w żadne szczegóły. Prosta aplikacja, bo dzisiaj nie będziemy się skupiać na tworzeniu aplikacji, będziemy tylko skupiać się na tworzeniu dockerowych obrazów. OK, więc tworzę nową klaskę. Hello. Adnotacja REST controller. Get mapping. Hello. I niech mi to zwraca stringa. String. OK, nazwę go tak samo. No i niech zwraca mi to przykładowego stringa z napisem hello. OK. To jest tylko i wyłącznie prosta aplikacja. Ja ją teraz przetestuję. Nie będziemy na dzisiaj potrzebować, myślę, więcej. Aplikacja mi wystartowała. Sprawdzam.
localhost 8080 / hello i jak widać mam tutaj na ekranie napisane hello. Teraz będę przygotowywał się, aby stworzyć obraz tej aplikacji. Żeby stworzyć obraz tej aplikacji, to w pierwszej kolejności pokażę Ci, jak wyglądają komendy, którymi mogę się posługiwać w ramach tworzenia obrazów dockerowych. Wszystkie komendy mogę prześledzić sobie na stronie docs.docker.com i mam tutaj ładnie rozpisane wszystkie komendy, które mogę wykorzystywać. I tak z podstawowych komend, tutaj są akurat w spisie alfabetycznym, mogę dokonywać takich elementów jak add, czyli na przykład co chcę dodać do mojego kontenera, co chcę skopiować, mogę zdefiniować zmienne środowiskowe, wystawić port. O porcie powiem szerzej za chwilę. Mogę również dodać klauzulę from, czyli skąd mam czerpać elementy, etykiety, stop signal, czyli czyli akcja, która ma się wywołać do zamknięcia kontenera, użytkownik, volume, work, dir, czyli to już takie zmienne, bardziej też służące do tego, aby na przykład nazwać użytkownika, kto jest autorem. Wcześniej to było maintainer, ale teraz widzę, że to jest deprecated. I wszystkie komendy można tutaj właśnie prześledzić na stronie. My się tylko będziemy posługiwać tymi najbardziej niezbędnymi, najczęściej wykorzystywanymi. OK. A więc tak, przejdę teraz do mojego środowiska i utworzę nowy plik, który nazwę Dockerfile. Caps lock, OK, dobra, Dockerfile. OK. Tutaj już mi nawet IntelliJ podpowiada, że mogę sobie zainstalować plugina. Ja go chyba instalowałem, nie wiem czemu mi się nie pojawia. Ale ten plugin nie jest niezbędny, bo Dockerfile ma czystą strukturę tekstową, więc żadnego pluginu na dzisiejszych zajęciach nie będę potrzebował. Ale teraz przejdę sobie do zmiennych i będę po kolei wykorzystywał te najbardziej niezbędne elementy. Pierwszym elementem jest from. Wewnątrz from definiujemy elementy, na podstawie którego musimy obraz zbudować. From jest obligatoryjny, to znaczy, że jeżeli nie dodamy tego from, no to wówczas nie stworzymy żadnego obrazu. Co definiujemy w klauzurze from? Załóżmy, że na przykład chcemy stworzyć aplikację, która będzie działała nam na Linuxie. Wówczas w klauzuli from dodajemy system operacyjny, jakim jest Linux. Możemy wybrać konkretną dystrybucję. Nam do uruchomienia aplikacji napisanej w Spring Boot będzie niezbędna Java. Dlatego też w naszej klauzurze from musimy zawrzeć informację, że będziemy pobierać Javę. Dlatego też przechodzę do strony Docker Hub i z niej mogę pobierać elementy, które właśnie mogę umieścić wewnątrz obrazu. A jak widzicie, mam tutaj przykładowe elementy, mogę NGX-a, MongoDB wykorzystać i wiele, wiele innych rozwiązań. Jednak dzisiaj mnie interesuje Java. Ona jest na szaro z tego względu, że z Javą wiąże się dużo problemów, jaką jest komercjalizacja Javy. Na pewno o tym słyszałeś, jeżeli nie, no to mogę Ci przybliżyć na którymś ze streamie. Tak w skrócie mówiąc, Java na chwilę obecną jest płatna od wersji powyżej 8, jeżeli wykorzystujemy ją komercyjnie. Dlatego też powstała alternatywa, jaką się nazywa OpenJDK i w ramach OpenJDK możemy bezpłatnie korzystać z Javy. Jeżeli przejdziemy do Javy, no to już tu widzimy, że to repozytorium wymarło i bezpiecznie się jest posługiwać właśnie OpenJDK. Tutaj mam napisane elementy, jakie mogę sobie pobrać właśnie w ramach mojego JDK. Mam wersję Javy 12, 11, 8, nawet 7. Ja wykorzystam którąś z wersji 8. Ważne, żeby to tylko było JDK.
JDK i wybiorę teraz z wersji 8. No, załóżmy, że wybiorę tutaj tą wersję. Próbuję skopiować. OK. Czemu jest tyle wersji? Ponieważ każda między sobą się różni, poszczególnymi elementami. Na przykład no, jedna jest slim, tak, czyli jest troszkę obcięta, a jedna na przykład służy właśnie do rozwiązaniach na serwer Cora. Jeżeli chodzi o ich wykorzystanie, to tu polecam dokumentację, aby się wczytać, czym się na dobrą sprawę one różnią. Ja wykorzystam wersję Alpine i ona jest właśnie taka chyba najbardziej uniwersalna. OK. Tutaj deklaruję from i deklaruję nazwę tej biblioteki, jaką wykorzystuję, ale ponieważ ona znajduje się wewnątrz OpenJDK, to wcześniej muszę jeszcze poprzedzić tą from OpenJDK dwukropek i z OpenJDK biorę konkretną instancję Java. OK, dobrze. I teraz tak, przejdźmy jeszcze raz do przeglądarki. I tutaj kolejną z klauzurą, jaką będę próbował wykorzystać, uciekło mi, to jest klauzura add. I w add definiuję, co mam dodać, co ma zostać umieszczone w moim kontenerze. Dlatego też piszę add i tutaj teraz muszę zdefiniować, że ja będę próbował dodać dodać mojego jara, ponieważ elementem wynikowym po skompilowaniu aplikacji jest właśnie jar. Show in Explorer. I teraz tak, jestem w swoim katalogu i w katalogu target powinienem właśnie widzieć informacje na temat mojego jara. On jest niewygenerowany, dlatego to jest z wykorzystaniem Mavena, wygeneruję go. Najpierw zrobię z lifecycle clean, później skompiluję, a następnie wykorzystuję package, aby po skompilowaniu wygenerowała mi się paczka. I zobaczcie, że jeżeli właśnie wykonam tę operację, to w katalogu target powinien mi się pojawić plik z rozszerzeniem jar. To może sekundkę potrwać. OK, jest. Jest plik z rozszerzeniem jar. Dlatego skopiuję jego nazwę. I on się znajduje jeszcze w katalogu target, więc muszę wcześniej umieścić add target. I teraz skopiuję nazwę tego pliku. Ukośnik, nazwa pliku i kropeczka, ponieważ add jest dwuargumentowe, czyli podaję element, jaki będę dodawał i zaznaczam, że to będzie z tego katalogu. OK. Następnym elementem, jaki muszę zawrzeć, to jest expose. Expose jest, znaczy tyle, że na jakim porcie będzie aplikacja dostępna. A ja tu na przykład wpiszę port bez różnicy 8000. Expose mniej więcej znaczy tyle, że to jest port, jaki będzie udostępniany na zewnątrz. Wyobraźmy sobie, że mamy kontener i w ramach kontenera będziemy uruchamiać aplikację w Springu. Aplikacja w Springu uruchamia się na porcie 8080. Wówczas ten port jest widzialny, ale tylko w obrębie tego kontenera. Dlatego też ja tworzę dodatkowy port, z którym będę mógł się skontaktować właśnie z tą aplikacją, która znajduje się wewnątrz kontenera. Czyli jak będę się do niej próbował odezwać, to wówczas ona się nie będzie znajdowała na porcie 8080, tylko będzie się oczywiście znajdowała na porcie 8080, nie będzie się znajdowała na porcie 8080, tylko na porcie 8000, z tego względu, że właśnie przez ten port ja rozmawiam ze swoim kontenerem. OK. Mamy to. I jeszcze ostatnim elementem jest CMD. CMD mniej więcej mówi mi tyle, że jaką komendę mam wykonać w momencie uruchomienia obrazu. I do uruchomienia aplikacji napisanej w Javie, no muszę się posłużyć komendą java minus jar i następnie podaję w parametrze, którą aplikację chcę uruchomić. Czyli chcę uruchomić java, aplikacja jarowa, i właśnie aplikację tą, którą wygenerowałem.
Okej. To skąd Docker wie, że akurat ma przekierować na 8080, na 8000, a nie na przykład na 5050? To jest dobre pytanie i już ci na nie odpowiadam. A zwróćmy tylko, za sekundkę ci odpowiem, tylko zwróćmy jeszcze uwagę na strukturę. Mam tutaj definiuję, z czego będę tworzył ten obraz, czyli z wykorzystaniem właśnie Javy, co będę dodawał do mojego obrazu, po jakim porcie będę rozmawiał ze swoim kontenerem i jaką komendę będą się posługiwał. Zapisuję ten plik i przechodzę do PowerShell'a. I teraz tak, twoje pytanie jest, skąd Docker wie, że akurat ma przekierować 8080 na 8000? On tego nie wie, ale ja mu mogę powiedzieć: słuchaj, Docker, ja wiem, że w twoim środku siedzi aplikacja Spring Bootowa. Weź, przekieruj tą aplikację Spring Bootową na ten port, który wystawiasz, czyli na port 8000. I to właśnie teraz zrobimy. Tylko w pierwszej kolejności, zanim wystawimy kontener, to będziemy musieli zdefiniować obraz, tak? Czyli na podstawie Dockerfile generujemy obrazy. Ja nie wiem czemu, ale zawsze na streamach to mnie strasznie nos swędzi. Może dlatego, że kłamie. Okej, lecimy. I teraz tak, żeby zbudować obraz, musimy napisać komendę Docker build. I teraz musimy następnie podać element, na podstawie którego będziemy budować naszą aplikację. Może troszkę cofnę sobie. Ja przejdę do katalogu, żeby było łatwiej mi generować. Przejdę do katalogu, w którym się znajduje moja aplikacja. Tutaj. O, bo mój Docker. Nie tu, 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 tu. Czy mój, jest, tu jest mój Dockerfile, tak? Ja teraz przeszedłem do mojej aplikacji, do katalogu, w którym znajduje się moja aplikacja i Dockerfile to jest właśnie ten pliczek. OK, potwierdzam, zgadzam się, to jest ten pliczek. I teraz tak, odpalam konsolę tutaj, PowerShell'a i lecimy. Dobra? Czy to jest widoczne, to co tutaj pokazuje się? I lecimy. Docker. Build. I teraz podaję nazwę pliku, który będę budował. On znajduje się lokalnie i on się nazywa Dockerfile. Czyli piszę Dockerfile. I teraz muszę podać nazwę dla mojego obrazu. Czyli załóżmy, że mój obraz będzie się nazywał. Jakieś pomysły? Stream. I po dwukropku podaję dla niego wersję. Załóżmy, że to będzie V1, wersja pierwsza i jest on umieszczony lokalnie, ten plik. OK. I mam tutaj w tym momencie tworzony właśnie ten obraz. Tutaj mam informację, że te elementy są pobierane, takie właśnie jak OpenJDK i następnie jest generowany mój obraz. Jak widać, mój obraz składa się z czterech warstw, dlatego jest stworzona A warstwa pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I teraz już mam gotowy obraz. Zobaczmy, jak to wygląda. Przypominam, komenda docker images służy nam do tego, aby właśnie podejrzeć lokalne obrazy. I zwróćcie uwagę, na początku zajęć napisałem Hello World, następnie pobrałem obraz, na podstawie którego wygenerowałem właśnie aplikację Spring Boot, nowy mój obraz. I to było właśnie OpenJDK. On też musiał zostać ściągnięty. A końcowo wygenerowałem swój własny element, jakim jest właśnie obraz, który nazwałem Stream. I teraz, żeby uruchomić obraz, bo już mam gotową app, bo już mam gotowy, bo już mam jego gotowy, go, jego gotowy. No to posługuję się poleceniem Docker Run i teraz muszę podać porty. Więc to jest właśnie to, co pytałeś, Rayonex, że definiuję teraz porty, na które właśnie mam się dokonać przekierowanie. Czyli zakładam, że mój port 8000 ma być widoczne to, co jest na porcie 8080, tak? Czyli definiuję port
po którym rozmawiam ze swoim kontenerem i tutaj podaję to, co ma być właśnie widoczne, to, co jest właśnie wewnątrz kontenera. Czyli wewnątrz kontenera uruchamia to się na 8080, jednak ja rozmawiam ze swoim kontenerem na porcie 8000. OK. I teraz po parametrze podaję element, który będę uruchamiał, czyli w moim przypadku jest to obraz 48B. 48B. I zwróćcie uwagę, że każdy obraz ma przypisany właśnie hashcode, więc jeżeli ten hashcode możemy tak wykorzystać, że nie musimy pisać go całego. To jest podobne właśnie jak wygląda to w Gicie. Jeżeli one są na tyle unikalne, to wystarczy, że wpiszę na przykład pierwsze trzy znaki i wówczas mogę już tę aplikację sobie uruchomić. Dobra? Więc mam już 84B. Enter. I widzicie, że aplikacja mi już wstaje. OK, ale skoro to robisz w PowerShellu, to czemu musiałeś jeszcze w Dockerfile? Nie robię tego w Dockerfile. W Dockerfile tylko mówię, jaki port będzie widoczny na zewnątrz, a tutaj deklaruję informację na temat, że ten lokalny port, który się uruchamia w ramach kontenera, będzie właśnie wychodził na port 8000. To są dwie różne rzeczy. Tutaj deklaruję tylko, po jakim porcie będę ja z nim rozmawiał, a tutaj mówię, że ta aplikacja Spring Bootowa ma się wystawiać na porcie zewnętrznym 8000. Bo wewnątrz jest 8080. I mam informację, że aplikacja mi wstała w 4 sekundy i już wam pokazuję, że może to zadziała. I piszę localhost i już nie 8080, tylko piszę 8000. Hello. Tak? Jest, bo z kontenerem rozmawiam po porcie 8000. Czyli jakbym uruchomił na 8080, nie hello, tylko hello. Tak, no to tutaj nie mam odzewu, tak coś takiego nie istnieje. To jest zostało wystawione na port 8000. OK? Dobrze. To teraz pokażę jeszcze jeden może przykład. Zobaczmy, jak jeszcze wygląda agenda, bo teraz uruchomiliśmy aplikację Spring Boot w kontenerze, ale teraz chcę pokazać większe tego wykorzystanie. Może przejdę jeszcze raz do kodu. I jak już wiemy, do czego, jak możemy wykorzystać tego Dockera, to podam jeszcze taki example of use. Dzieje się często tak, że na przykład mamy kilka wersji oprogramowania. Na przykład mamy właśnie aplikację, która jest wykorzystywana produkcyjnie i aplikację, którą wykorzystujemy testowo. Na przykład mamy grupę testerów i chcemy dostarczyć naszą aplikację, aby oni ją stestowali. No ale przecież nie dostarczymy testerom bazy danych na przykład produkcyjnej z tego względu, że testerzy podczas testowania mogą coś z niej usunąć, sknocić. No nie tak powinny właśnie testy wyglądać. Natomiast kiedy mamy drugą wersję aplikacji, no to tą aplikację możemy skierować właśnie na produkcję, czyli już do właściwego klienta. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli byśmy mieli za każdym razem właśnie konfigurować inną wersję dla naszego klienta, inną wersję dla testerów, no to byśmy musieli utrzymywać dwie wersje kodu. No to by było troszkę męczące. I na przykład takim przykładowym rozwiązaniem może być właśnie wykorzystanie Dockera. Na przykład stworzymy sobie jeden kontener, który będziemy przekazywać naszym testerom i oddzielny kontener, który będziemy przekazywać naszym klientom. Wówczas mamy jedną aplikację, jeden kod, ale dwa różne kontenery. I tutaj teraz zrealizuję taki prosty przykład, w ramach którego właśnie utworzę sobie dwa Dockerfile. Załóżmy, że pierwszy Dockerfile będzie test, jaki udostępniamy dla naszych testerów, a drugim Dockerfile będzie właśnie Dockerfile prod. Prod, który będziemy dostarczać naszym klientom. Czy zamiast budować wirtualne systemy, na przykład VirtualBox, przygotowujemy sobie środowisko na Dockerze? Jest tak, Docker jest właśnie często do tego wykorzystywane. Na przykład kiedy chcesz
mieć pewność, że chcesz zbudować środowisko, takie na przykład, no nie wiem, na potrzeby testów, na potrzeby jakiegoś szkolenia, to możesz wcześniej przygotować właśnie taki kontener, przekazać go właśnie uczestnikom i już ci uczestnicy sobie uruchamiają ten kontener i wówczas mają dokładnie takie środowisko, jakie ty tutaj potrzebujesz. I często dzieje się właśnie tak we firmach, jeżeli pójdziesz pracować do jakiejś firmy, już pracujesz, no to na przykład, żeby programista nie musiał całego środowiska sobie instalować, tak? Czyli instalować wszystkie narzędzia, biblioteki, elementy i tak dalej, to wówczas na przykład DevOpsi dostarczają mu gotowy kontener i mówią, masz, postaw sobie ten kontener, wówczas uruchamia się tylko i wyłącznie kontener, zaciągane są wszystkie obrazy i po kilkunastu minutach deweloper jest już gotowy do pracy, ponieważ ma w pełni kompletnie wyposażone środowisko do pracy. Wówczas stawianie takiego rozwiązania jest bardzo proste, bardzo przydatne. Tym bardziej właśnie w środowiskach, kiedy wiemy, że ktoś coś może szybko popsuć, tak, no to zamiast za każdym razem budować środowisko od podstaw, możemy na przykład właśnie wykorzystać sobie taki kontener i mieć właśnie ulubione narzędzia właśnie po zainstalowaniu kontenera. No innym przykładem takim domowym może być na przykład, kiedy komputer, na przykład często musisz formatować komputer, no to możesz na przykład mieć swoje ulubione muzyki, swoje ulubione grafiki właśnie wewnątrz kontenera, instalujesz, formatujesz swój komputer, pobierasz nowy obraz i masz już cały komputer, swoją ulubioną biblioteczkę postawioną na nowo. Okej, dobrze. Lecimy z tematem, bo mogę nie zdążyć. I mamy teraz tak, dwa Docker file. Jedna wersja produkcyjna i druga wersja testowa. I teraz załóżmy, że w moim aplikacji troszkę ją rozbuduję i mój zamysł jest taki, że w wersji produkcyjnej będzie wyświetlała się informacja, że to jest wersja produkcyjna, a w wersji testowej będzie się wyświetlała, że to jest wersja testowa. Ja wiem, że to jest po prostu, ja nie chcę rozbudować takiej aplikacji, tylko chcę Ci pokazać możliwości, jakie nam daje Docker. Dlatego też w kodzie dodam sobie nową zmienną, private string environment name, no niech tak będzie. I tutaj dodam coś takiego, co się nazywa value. Value pozwala mi na wstrzykiwanie elementów z konfiguracji. I tutaj też nazwę to environment name, niech to się nazywa tak samo. I załóżmy, że to environment będę za każdym razem doklejał do mojego stringa. OK. W pliku konfiguracyjnym zdefiniuję sobie ten environment na pusty. Niech to nie będzie żadnej wartości. Ja będę tym sterował z poziomu właśnie CMD, tak? Czyli na przykład na wersji produkcyjnej będzie mi się dodawała informacja, że będzie to środowisko testowe, produkcyjne, czyli tutaj dodaję prod, a w testowym dodaję informację, że będzie to nam działało na teście. Test. OK. Jeszcze mała modyfikacja, bo będę chciał uruchomić dwa kontenery naraz. Ponieważ z tym rozmawia na porcie 8080, to testowy zmienię sobie na 7000. OK. I teraz tak, stworzę teraz dwa obrazy. Uruchomię jeden element i drugi element. I będę oczekiwał tego, że jeden będzie właśnie skonfigurowany pod kątem testowym, a drugim pod kątem produkcyjnym. Więc wracam do konsoli. Więcej praktyki mi się oczywiście też przyda. Nie mogę wyjść. Dobra, wyszedłem. OK. I teraz tak. W pierwszej kolejności wykonuję docker ps, aby sprawdzić, jakie obecnie kontenery mam uruchomione. Jak widzicie, został kontener uruchomiony 8 minut temu i rozmawiam z nim właśnie na porcie 8000. Zanim utworzę kolejny obraz, muszę ubić obecny, dlatego posłużę się komendą docker stop. Stop mi stopuje dany obraz, tak jak sama nazwa wskazuje. No i muszę się posłużyć tutaj kontenerem ID A4C.
i już jak wejdę jeszcze raz docker.ps, to nie mam żadnego uruchomionego kontenera. Tutaj też musisz pamiętać o tym, że ten kontener ID jest za każdym razem inny, więc jeżeli sobie uruchomisz jedną aplikację, drugą, jeden kontener, drugi kontener z tego samego obrazu, to za każdym razem kontener ID będzie miał, będzie inny. OK, więc jeszcze raz, generuję nowy obraz from Docker file. I teraz tak, jeden mój Docker file nazywa się test i go nazwę stream test. OK. Jest. A drugi nazwę prot. Prot i tu też prot. Prot. OK. I teraz zwróć uwagę, że jak wywołam polecenie docker images, to mam informację, że mam jeden i mam drugi obraz. I teraz zarówno jeden i drugi obraz uruchomię, żeby pokazać Ci, jak to działa. Więc docker run, już powinienem gdzieś to mieć, docker run. I teraz tak, żebym się nie pomylił. 8000 to jest ten, który ja rozmawiam produkcyjnie i on zaczyna się z image ID 479. Nie, przepraszam, C15. C15. OK, wstaje mi. Dobra, jest. A kolejny jest, będę chciał rozmawiać z nim po porcie 7000, ale oczywiście wewnątrz jest aplikacja Spring Bootowa, która uruchamia się na porcie 8080. I to jest obraz, który 479. 479. Jeszcze tylko dla pewności Ci powiem, że jeżeli bym nadpisał konfigurację, popełniłem błąd. To nie zadziała. Nie zadziała z jednego względu. Będę musiał jeszcze raz wygenerować aplikację. Popełniłem błąd z tego względu, że oczywiście nadpisałem tutaj Docker file, ale w momencie, kiedy dodałem propertiesy jak environment, jak hello world, to ja nie przebudowałem aplikacji. I moja aplikacja cały czas nosi znamiona starej. Więc wówczas w mojej starej aplikacji nie ma takiego czegoś, co się nazywa właśnie environment name. I teraz tak, jeżeli uruchomię tą aplikację, to wówczas ona znowu będzie wyglądała dokładnie tak jak stara aplikacja. Więc muszę pamiętać, żeby za każdym razem przebudować moją aplikację. Bo zobacz, co tu się dzieje. Ja dodaję aplikację, która znajduje się w katalogu Target Spring Boot Docker. A kiedy przejdę do tego katalogu Target, no to to jest stara wersja aplikacji, która była 20 minut temu budowana, tak? Czyli ja muszę pamiętać, aby tą aplikację przebudować. Czy można to zautomatyzować? Oczywiście można to zautomatyzować. Dodaje się odpowiednią klauzurę do pliku POM i wówczas w sekcji build mówi się, że po każdym przebudowaniu aplikacji ma być zaktualizowany właśnie obraz. OK. Dlatego też zapomniałem, ale ręcznie już przebudowuję. Przebudowałem mam aplikację. Dobra, ona się powoli przebudowuje. Ja jeszcze raz muszę wygenerować obrazy, ale najpierw muszę docker.ps, muszę poubijać. Docker stop i teraz ubiję 2c, ubity, i docker stop fe, ubity. Upewniam się, że wszystko leży, nic nie ma. Jeszcze raz zbuduję sobie testa. Dobra, tu już widzę, że aplikacja mi się buduje. Czekam tylko jeszcze na... Jest, sukces i jestem gotowy. I teraz tak, testa. Tworzę jeszcze raz testa. Oj, coś mi się zwiesiło. Za szybko chciałem.
Dobra. Jest test. I jeszcze proda potrzebuje. Jest prod. OK. I teraz tak. Run. Potrzebuje run. Tylko mi teraz się zmieniły Docker ID. Więc jeszcze raz muszę sobie o to od nowa zrobić. Jeszcze raz, więc będę potrzebował Docker Images. Dobra. I już widzicie, że mi się zmieniły Image ID. Tak, bo jak będę chciał uruchomić, na przykład tutaj miałem, tak, miałem 479 na testowym, no to już to wygląda troszkę inaczej. To wygląda 786. I staje mi pierwsza aplikacja Spring Bootowa. I teraz muszę na porcie 8000. I w tym przypadku mam ją na B0F. I wstaje mi druga aplikacja Spring Bootowa. OK, więc czas na testy. Local 8080, tak, to jest mój na prodzie. No i mam jeszcze jedną aplikację, która nie jest na prodzie. Ona jest na teście i jest odpalana na odpalana na porcie 7000. Tak, mam proda i mam testa. OK. Trzeba to robić w PowerShellu? Nie. Robisz to w dowolnym ulubionym edytorze. Ja wykorzystałem PowerShella, no nie wiem, tak jakoś po prostu. Można to oczywiście robić w Gicie, konsoli gitowej, można robić to w zwykłym command line'ie, to nie ma żadnego znaczenia. Robisz w swoim ulubionym edytorze tekstowym. Nie edytorze tekstowym, tylko ulubionym linii command. OK, dobrze, no to teraz tak. Mamy tu, uruchomiłem tak, czym jest Docker? Hello World było, podstawowe instrukcje były, uruchomienie aplikacji Spring Boot w kontenerze. No to mamy jeszcze 10 minut. 10 minut, ja myślę, że tyle wystarczy właśnie, aby uruchomić tą aplikację właśnie w ramach Heroku. Więc szybko lecimy do Heroku. Tutaj tylko pozbędę się, nie będę potrzebował informacji na temat, będę wdrażał tylko i wyłącznie jedną instancję. Więc zostanę sobie przy jednym Docker file'u. No niech będzie to środowisko testowe, produkcyjne, przepraszam. I jedziemy do Heroku. Tworzę nową aplikację, Europa i Docker test. Czy będzie wolna? No nie. Docker stream. Docker stream jest wolna. Kiedy zorganizujesz szkolenie w Poznaniu? Aneta, wejdź na naszą grupę. Na grupie jest ankietka, tak jak zapowiadałem na początku zajęć. I wówczas możesz zagłosować właśnie na Poznań. Możesz zagłosować, żebym tam pojechał. I jest szkolenie wówczas w Poznaniu. Ale tak jak powiedziałem, szkolenie będzie w mieście takim, którym się zbierze największa liczba ochotników, uczestników. OK, dobra. Mamy tutaj Heroku Git. Tak to wdrażaliśmy na zajęciach poprzednich, ale również mamy do dyspozycji container registry i umożliwia to wdrożenie właśnie aplikacji, która jest właśnie stworzona z wykorzystaniem kontenerów. I co musimy zrobić? Teraz tak, musimy się udać oczywiście do katalogu, w którym znajduje się Docker file. Ja zrobię w tym momencie ps. Docker PS. PR, PS, OK. I teraz tak, mam informację, że mam tutaj uruchomione dwa kontenery. Zrobiłem komendę ls po to, aby zobaczyć, czy rzeczywiście Docker file się znajduje w tym katalogu, w którym się znajduje. Znajduje się, ponieważ zgodnie z instrukcją na Heroku mamy informację, że uploadowany jest ten obraz, który właśnie nazywa się właśnie jako Docker file. I teraz jakie po kolei kroki musimy wykonać?
Wykonuję Docker Heroku. Docker Heroku. Już pozwolę sobie skopiować dla uproszczenia. W pierwszej kolejności login, aby się zalogować. Potwierdzam w przeglądarce, że ja to ja. OK. Jestem zalogowany. Następny kolejny mamy element docker.ps. Docker.ps służy nam do wyświetlania, on nie jest tutaj potrzebny, ale musimy jeszcze zalogować się w ramach danego kontenera. Więc wyświetluję Heroku container login i jestem sukcesywnie zalogowany, a następnie pushuję aplikację. Nie pushuję aplikację, tylko Docker file. Tu mam właśnie tą informację, że muszę zbudować Docker file na podstawie Dockerfile'a, którym się katalogu aktualnie znajduje. Ponieważ znajduje się w katalogu, w którym znajduje się ten Dockerfile, to wówczas na podstawie tego Dockerfile będzie budowany obraz. Więc teraz wykorzystuję Heroku container push web. OK, tutaj mi jeszcze prosi o jedną flagę. A flaga, która będzie zawierała nazwę aplikacji. U mnie to się nazywa Docker Stream. Docker Stream. OK. Czyli jest tutaj przygotowane, pushowane, dociągane wszystkie paczuszki. To może troszkę potrwać, bo teraz są zaciągane te obrazy, które ja zbudowałem, dociągane są obrazy, które obrazują właśnie, przedstawiają JDK. Więc może zróbmy sobie teraz sesję Q&A, a po prostu w tle będę dokańczał to. Więc jeżeli macie jakieś pytania z Dockerem, związane z Dockerem, no to mamy jeszcze no to 6 minut, więc 6 minut poświęćmy sobie właśnie na sesję Q&A. Czy są jakieś pytania? Co teraz robimy na Heroku? Słowo to widocznie wytłumaczyłem. Ale teraz, na Heroku jest to hosting, które umożliwia nam uploadowanie aplikacji napisanych w różnych językach, w różnych technologiach, po to, żeby one były właśnie miały swoje miejsce i żebyśmy mogli z poziomu weba z nich korzystać. I teraz pokazuję sposób, jak kontener wdrożyć właśnie na Heroku. Czyli mam swoją aplikację, mam swój, właściwie nie swoją aplikację, tylko mam swój kontener z aplikacją, a następnie ten kontener będę właśnie przekazywał na Heroku. Jak przysłać sam image? Nie projekt z Dockerfile, tylko sam image. Żeby to zrealizować, musisz umieścić swoją aplikację, swój image na Docker Hubie. I wówczas w ramach tego Docker Hubu przekazujesz swoim kolegom czy osobom, które chcesz. One się znajdują w liście wszystkich elementów i są właśnie tam dostępne. OK, jak łączyć kontenery, na przykład Spring Boot z Angular? Do tego służy inne narzędzie. Jeżeli mamy tutaj takie rozbudowane aplikacje, rozbudowane wersje, no to jest takie narzędzie, które się nazywa Docker Compose. I na Docker Compose masz możliwość zdefiniowania to, co ma się zostać uruchomione. Na przykład możesz na przykład do tego Docker Compose umieścić swoją bazę danych, a następnie dodać do tego aplikację. W kolejnym elemencie możesz dodać właśnie Angulara jako frontend. I możesz powiedzieć, że na przykład w pierwszej kolejności uruchom bazę danych. Jak baza danych będzie gotowa, to uruchom Spring Boota, żeby się połączył z tą bazą danych. A jak już będzie uruchomiona baza danych Spring Boot, to powsta w warstwę frontendu, aby właśnie konsumować API, które jest dostarczane w Spring Boocie. W takich prostych, ja przedstawiłem takie najbardziej proste rozwiązanie, które właśnie służy do budowania prostych obrazów, ale o takich bardziej rozwiązaniach, o których ty mówisz, gdzie mamy do dyspozycji właśnie wiele elementów, najczęściej się wykorzystuje Docker Compose. Kubernetes jest czymś podobnym do Dockera? Może nie tyle podobnym, co jest przedłużeniem Dockera, bo Kubernetes służy nam właśnie do zarządzania obrazami dockerowymi. Dobrze, mam tutaj informację, że zostało sukcesywnie spuszowane, więc nic innego niż teraz tylko wywołać właśnie
container release web, czyli mam już stworzony obraz, a teraz ten obraz będę uruchamiał. OK, kopiuję i dodaję jeszcze informacje na temat mojej aplikacji, która się nazywa Docker Stream. OK, więc mam tutaj potwierdzenie i teraz jak przejdę właśnie do informacji na temat mojej aplikacji, to tutaj, mam tutaj już informację, że moja aplikacja się uruchamia i aplikacja wystartowała, która właśnie została napisana z wykorzystaniem Spring Boota. OK. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania co do dzisiejszych zajęć? Jeżeli chodzi o ten Docker Compose, no to jest taki ciekawy temat, zwłaszcza jeżeli mówimy o architekturze mikroserwisów, przepraszam, o Kubernetesie, bo mi się już pomyliło. Kubernetes jest często wykorzystywany w architekturze mikroserwisów, mikrofrontendów, natomiast Docker Compose jest już do takich bardziej rozbudowanych elementów, gdzie mamy backend, gdzie mamy frontend. Oczywiście, jeżeli tylko chcecie, no to możemy sobie na przyszłych zajęciach zrealizować takie zajęcia, które właśnie opowiadają, jak skorzystać właśnie z Docker Compose'a. Ja dzisiaj bardzo chciałem Docker Compose'a omówić, ale no już brakło mi czasu i stwierdziłem, że ja tylko i wyłącznie czas poświęcę na to, aby omówić podstawowe zagadnienia związane właśnie z Dockerem i zbudowaniem prostych obrazów, a jeżeli tylko będzie zainteresowanie, to ja chętnie zrealizuję zajęcia z Docker Compose, bo Docker Compose jest dużo częściej wykorzystywany komercyjnie. To, co teraz pokazuję, to są podstawy. Jeżeli robimy proste obrazy, to właśnie robimy to w ten sposób, ale jeżeli już myślimy tak bardziej produkcyjnie, jeżeli mamy już bardziej zaawansowane nasze aplikacje, to wykorzystujemy Docker Compose, bo po pierwsze Docker Compose jest dużo czytelniejszy, nie ma takich czarnych na białym liter, tylko mamy to ładną strukturę. Definiujemy sobie, ma strukturę podobną właśnie do JSON-a. Mamy tutaj podane konkretnie, jak to wygląda, co zostaje uruchomione, po czym, na jakich portach, co z czym się komunikuje. Więc jeżeli chcesz się rozwijać właśnie w Dockerze, no to już dalszym krokiem no to jest poznanie Docker Compose. On jest też troszkę ułatwieniem, więc już nie mamy takiej zaawansowanej składni, jest tam dużo prostsza składnia, ale to już są zajęcia na przyszłe nasze streamy. A jeżeli chodzi o przyszły stream, to jak powiedziałem, na przyszłych zajęciach przewiduję właśnie Reacta, poznamy sobie, czym jest React, skonsumujemy API napisane w Springu, a na za 2 tygodnie to planuję już zrobić Continuous Integration, czyli na przykład poznamy sobie, jak działa Jenkins, jak definiować buildy, jak zbudować aplikację właśnie z wykorzystaniem Continuous Integration, jeżeli również starczy czasu, to Continuous Devillery. OK, jak działa Heroku? Tak powiedziałem, no Heroku jest takim narzędziem, które umożliwia na wdrożenie aplikacji, którą mamy tutaj na swoim, tak? Możemy dostarczyć kod i na podstawie tego kodu nam zostanie zbudowana cała aplikacja. OK, czaty, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bo mamy czas, godzinę równą 20, więc 20 właściwie 1, więc jesteśmy właśnie po czasie, więc jeżeli mamy jakieś pytania, no to słucham, a jak nie, no to zapraszam Cię na za tydzień, abyśmy dalej realizowali konkretne streamy. Ja tylko teraz przypominam, żebyś zagłosował, oddał swój głos w ankiecie, żebyśmy mogli się również spotkać na żywo, a za tydzień szkolenie z Reacta. Będę zaglądał częściej. Cieszę się. Czy Docker ma konkurencję? Docker miał konkurencję. Ta konkurencja się nazywała Vagrant. I ten Vagrant na dobrą sprawę chyba umarł. Ja zaraz zobaczę, jak to wygląda. Hmm.
Nie Warground, już zapomniałem, jak się nazywała ta biblioteka. Ona już tak dawno nie była wykorzystywana. Może ktoś z czatów pamięta, jak to się nazywała ta biblioteka. Wargrand, taki dzik był w logo. Ale nie pamiętam, jak ona się... Grand... Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Ale była takiego swojego czasu biblioteka. Ona była dosyć toporna, aczkolwiek zanim Docker powstał, to wiele z nich... Wargrand. No dokładnie. Coś źle wpisywałem. Taki dzik był w logo. Wargrand. Tak, no to mnie się wydaje, że to była zanim powstał właśnie Docker, to Wargrand był taką konkurencją, która no po prostu konfiguracja była tutaj bardzo toporna, aczkolwiek no możliwa, ale teraz mi się wydaje, że odkąd już istnieje Docker, no to to już nie ma takiego znaczenia. OpenShift. Powiem szczerze, że OpenShift nie słyszałem. Ale chętnie mogę się przyjrzeć. To jest jakiś właśnie z dystrybucji Red Hata. Open Circuit Help Protocol Red Hat hosted on top Docker containers on the Kubernetes Container Cluster Manager. Okej, dobrze. No szczerze mówiąc, że nawet o nim nie słyszałem. Okej. To jeżeli nie ma teraz pytań, no to śmiało możemy zakończyć streamka. A ja dziękuję Ci za dzisiejszą obecność. No i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.